Budżet na przyszły rok został przyjęty. Cieszy się premier Donald Tusk, cieszą się przedstawiciele obozu władzy. Tylko z czego oni się cieszą, moi drodzy? Przecież to jest największa dziura budżetowa, jaką mieliśmy w historii III Rzeczypospolitej. Największa dziura budżetowa, którą zawdzięczamy Donaldowi Tuskowi i ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu. Donald Tusk jest tak radosny, że z tego wszystkiego napisał pewne zdanie w systemie X. Zdanie, które wywołało burzę, lawinę negatywnych komentarzy ze strony internautów. O co chodzi? O jazdę walcem. Tusk pisze o jeździe walcem. Walec jedzie dalej. O co? Jak? Gdzie? W jakim kontekście? Czy Tuskowi coś się przypadkiem nie pomyliło? O tym nowy materiał. Zapraszam. Witam szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze szybciutko proszę o cztery rzeczy. O łapki w górę, o komentarze, bo to jest dobre dla algorytmu, o jak najdłuższe oglądanie naszych filmów. To jest nawet chyba najważniejsze. Jak najdłuższe oglądanie wybija po prostu filmy piękne nie po całym YouTubie. Bardzo również proszę o subskrypcję. Wbijmy 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Pomóżcie nam osiągnąć ten cel. Daj suba na złość Tuskowi. A jedziemy z komentarzem i oczywiście komentarzem, który dotyczy Donalda Tuska. Jak wiecie, moi drodzy, 290, niemal 290 miliardów złotych. Taka jest dziura budżetowa na przyszły rok. Dziura budżetowa, którą zaakceptował obecny Sejm. Nie wiem, pani poseł Aleksandra Gajewska, nie wiem, z czego ona się cieszyła, bo gratulowała na X-ie pani wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, pani wiceminister Gajewska, gratulowała Andrzejowi Domańskiego tego budżetu. Czego gratulowała? A gdzie jest pani Kinga Gajewska? Zaznaczam, te panie nie są siostrami, choć zawsze myślałem, że są. Gdzie jest pani Kinga Gajewska, która krytykowała dziurę budżetową za rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo był taki rok, gdzie wyszło 60 miliardów. Gdzie ona jest? Ona wówczas mówiła, że skandal! Zadłużają nas wszystkich Polaków, będziemy musieli spłacać długi Kaczyńskiego. Gdzie teraz jest pani Kinia? Bo jakoś zamilkła. No i ten Donald Tusk jest chyba tak zadowolony, że to się udało przepchnąć, że jest, udało się, przeszło przez Sejm, koalicjanci zaakceptowali, że zatweetował. A zatweetował tak. Budżet przyjęty. Jedność koalicji wzorowa. Walec jedzie dalej. Jaki walec? Że walec jedzie przez Polskę, czy jaki walec? Bo rzeczywiście, tak jak głębiej się nad tym zastanowić, to rządy tej koalicji uśmiechniętej to wyglądają czasami tak, jakby jeden taki wielki walec jechał, sunął przez Polskę i miażdżył wszystko to, co udało się przez ostatnie lata wybudować. Bo jakichś wielkich pozytywów z tej władzy ja nie widzę. Inflacja ma rosnąć dalej. Drożyzna w sklepach jest totalna. Rozmawiałem też z wami na naszych analizach na żywo. Pytałem was, ile wy tygodniowo wydajecie na zakupy żywieniowe do domu. Wielu z was średnio wskazało 500 zł, niektórzy 600, ale byli też tacy, którzy mówią 800 zł tygodniowo na jedzenie. Chryst. 3200 zł na jedzenie? W tych dzisiejszych czasach? Ale to logiczne. Rodzina z dwójką dzieci tyle będzie wydawać. I to jest ta dobra, uśmiechnięta Polska Donalda Tuska? Jaki walec? Walec, który jedzie po CPK, walec, który jedzie po inwestycjach, walec, który jedzie po atomie, walec, który jedzie po inwestycjach zagranicznych inwestorów, na przykład po Intelu. Jaki walec? O co chodzi? Czy może walec, który ma jechać po pisowcach? Bo ja tego nie rozumiem. Rzeczywiście jedzie walec. W Sejmie uchylono immunitet prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że poszarpał się z panem Komosą podczas jednej z miesięcznic smoleńskich. To jest ten walec, to są te rozliczenia, to jest ta lepsza Polska, którą nam wszystkim oferuje Donald Tusk. A może walec ma pojechać po rolnikach? Oglądaliście mój materiał z wczoraj? Prześledźcie sobie materiały, zresztą ja go dam do pierwszego komentarza tutaj pod tym materiałem. Jak Niemcy wysypali Tuska? Mówiłem o tym i omawiałem publikację na łamach niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung,
gdzie czytamy, że tak, jeszcze na ten czas wyborów prezydenckich, to tego Tuska o tą umowę z Mercosur nie ma co męczyć. On ma wybory prezydenckie, ale po wyborach prezydenckich sytuacja może wrócić na odpowiednie tory dla Komisji Europejskiej i dla Niemców, którym bardzo zależy, żeby podpisać umowę na linii Unia Europejska-Kraje Mercosur, bo to będzie dobre dla niemieckiej gospodarki. Tusk w Polsce dla polskiego odbiorcy, dla polskiego przekazu mówi: nie zaakceptujemy tej umowy w obecnym kształcie. A co mówi dla Urszuli von der Leyen, co szepcze do uszka tej Niemki? Spokojnie. Może to zrobimy po wyborach prezydenckich. Tak mi się wydaje, że tak jest, no bo jakoś niemiecka gazeta dotarła do takich informacji, że tu miała się von der Leyen dogadać z Tuskiem, że po wyborach prezydenckich Donald będzie bardziej flexible, jak to mówił Barack Obama do Dmitrija Miedwiediewa. Tak proszę przekazać Putinowi, że jak wygram drugi raz, to w drugiej kadencji będę bardziej flexible na współpracę z wami. Źle to wszystko wygląda i rzeczywiście można powiedzieć, walec jedzie dalej. W sieci burza, tak jak wspomniałem, Zygfryd Czaban na przykład napisał tak, komentarz mamy pod tym wpisem Tuska. Największy deficyt w dziejach. Procedura nadmiernego deficytu po raz pierwszy w dziejach. Mafie VAT-owskie szaleją, wpływy z VAT, pomimo przywrócenia VAT na żywność w tym roku, maleje dynamicznie. Wpływy z CIT dramatycznie niskie. A to dopiero pierwszy rok. Tak to jest, no. Ale że nie by nie było, że tylko ktoś z PiSu albo powiązany z konserwatystami. Adrian Zandberg. Ten walec to będą dłuższe kolejki do lekarzy, odwołane operacje, tysiące ludzi, którzy stracą przez to zdrowie. Ten walec przejechał właśnie pensje pracowników budżetówki, które zje inflacja. Nie ma się czym chwalić. Zbigniew Kuźmiuk, a to jest ważne, bo zawsze o pieniążkach. Budżet w takim kształcie jest niezgodny z Konstytucją RP i zapewne zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta RP. Poza tym jest to budżet tylko na pół roku. Jeżeli, daj Boże, wybory prezydenckie wygrałby kandydat Platformy Obywatelskiej, nie daj Boże, przepraszam, to w lipcu pojawi się budżet prawdziwy, zawierający między... sekundkę, muszę tu otworzyć... zawierający m.in. likwidację 800+, likwidację 13 i 14 emerytury i cięcia w wydatkach na wojsko, pisze Zbigniew Kuźmiuk. Piotr Szumlewicz z Lewicy celowo daje nie tylko prawicę, żeby to nie było, że tylko my krytykujemy Tuska. To nie jest dobry budżet. Zamiast chaotycznego rozdawania pieniędzy, lepiej przekierować wydatki na wysokiej jakości usługi publicznej, podwyżki płac dla pracowników całego sektora publicznego. Takich rzeczy jest mnóstwo. Tusk drożyzna, Tusk źle, wszystko źle. No, czyli tak naprawdę tylko akolici Donalda Tuska go pochwalili. No i tyle. Mamy rekordowy deficyt. Mamy poważne problemy, a to dopiero pierwszy rok. Do zobaczenia.